Siema, a tutaj jakieś nowe bryczki na autohandlu, ale bez opisów. Nie wiem, do kogo to należy. Dobra, lecimy dalej. Filmiki z Niemiec, z autohandli. Podaję wam auta jak na tacy, więc nie bądźcie tacy rodacy. Dorzućcie się do tacy. Pod filmikiem masz numer konta, zrzutka. Wszystko legalnie, uczciwie. Kto może, niech Nygusa w takich wyprawach wspomoże. Daj ci za to Boże. Lecimy z tymi sprzętami. Norymberga. Nazwa autohandlu. Negocjuj, kupuj. Sprowadzaj samemu. Jak się nie dogadasz, weź sobie tłumacza. Dasz sobie jakoś radę. Wierzę w ciebie. 10900, rok 14, diesel 1.6, 208 przejechane, 110 koni, 10, 23 przegląd. Attraction Sportback Ultra. Taka bryczka. Wydaje mi się, że była już kiedyś na filmiku. Ta Audi chyba tutaj troszeczkę dłużej już stoi na sprzedaż. Nie wszystkie bryki mają tutaj opis. Dlatego pokażę to, co widzę tutaj z cenami. Golfiacz. Golfiacz kosztuje 5900, rok 6, 1.6, benzyna, 150 przejechane, 102 konie, nowy przegląd. Stan niby idealny. Zobaczmy, czy jest taki idealny. Czy gdzieś tutaj rudzielec się nie wkrada, a jakby inaczej. Czyli dla mnie już nie jest taki idealny, chociaż auto jest wiekowe. Ma prawo coś tutaj rudzielec atakować. Samochód ma prawie 20 lat. Ten Maserati był kiedyś na osobnym filmiku. 1800 euro. Lecimy dalej. Bez komentarza. Ale wy możecie komentarze pisać. Jak wiadomo, im więcej komentarzy pod filmikami, tym bardziej filmik promowany. 8900, rok 12, 2.2 diesel, 405 przejechane, 130 koni, 6, 23 przegląd. Oponki ma jeszcze ładne, tam z brzegu widzę jakieś fury, ale nie wiem, czy mają kartki. Rozpierduchy, słuchajcie, na tych autohandlach ciężko czasami się tutaj połapać, ale Polaków nie widzę za wiele. Chyba ceny za wysokie, euro za drogie, lampy do polerki. 2900, rok 5, 1.8, 116 koni, 230 przejechane, przegląd nowy. Środek wygląda całkiem, całkiem. Czy gdzieś tutaj jest jakaś korozja? Póki co nic tutaj na tej BMW nie widzę. Tutaj transporter jakiś otwarty. Lecimy dalej. Wszystko możecie sprawdzić sobie na stronie sprzedawcy. Zobaczymy, co tutaj jeszcze ciekawego wynajdziemy. O ile w ogóle coś znajdziemy ciekawego na sprzedaż. Opony jakieś chyba ciężarowe. Tutaj od ciężarówki Rio. Byłem w Rio, byłem w Bajo, miałem bilet na Hawajo. Wszystko hu. O, ja wam mówię, wszystko hu. Słuchajcie, lecę chyba szóste nagranie. Szósty autohandel i dla siebie nic nie widziałem. Także nie ma lekko. 2800, rok 9 w dieslu, 125 koni, 1.7, 213 przejechane. Corsa Sport. Mocarna, 125 koni. Trochę lampy przyparowały. Jak wiadomo, silnik Isuzu pod maską FSI. Lipa, bezpośredni wtrysk, ciężko gaz założyć. Nagar się zbiera w tych silnikach, nie mylić z 1.6 MPI. Pojemność ta sama, ale bryczka zupełnie inna. Ten jest akurat dwulitrowy, 150 koni, ponad 200 ma nalatane. Tego Brawosza wam kiedyś już pokazywałem. Dosyć długo tutaj stoi. 3800, 1.6,
Multijet Edition X5, też tutaj dosyć długo stoi. Nie było mnie 3 miesiące na tych autohandlach. Myślałem, że się tutaj wiele zmieniło. U niektórych trochę auta się przeszachowały, ale tu stoją te same. 7000, rok 5 w dieslu, 3 litry, 218 koni, 306 przejechane, 8.05 przegląd. Chyba mu się tutaj coś pomyliło. Dobra jednostka, na żeliwnym bloku jeszcze, o ile dobrze kojarzę, BM-eczka, także solidna jednostka, gniotca, niełamiotca, jak to ja nazywam, taki mały czołg ta BM-a, ale potrafi sobie chlapnąć. Zderzak delikatnie obrysany i tutaj na klapie niewielki wgniotek. Lecimy dalej, Q7. Też wydaje mi się, że tutaj już stała na autohandlu 3 miesiące temu. Alcantara półskóra, oczywiście w automacie, we slajnie, żeby było fajnie. Opony wyglądają jeszcze w miarę. Tutaj na masce jest jakieś niewielkie obicie. Cena wywoławcza 9300, 3 litry, 4 S-Line Sport Plus. Zadbany, rok 7, 230 koni, 295 przejechane, 5.24 przegląd, 300 prawie najechane. Chciałem właśnie to powiedzieć, ale się troszkę pospieszyłem, za szybko pomyślałem i bym tutaj namieszał. Ale lecąc tyle nagrań, do tego zimno, wczoraj walnąłem trasę 1000 km, a dzisiaj latam na autohandlach dla Was, bryczki nagrywam. Można się zakręcić troszeczkę. 13500, rok 11, manual, 2 litry, 170 koni, diesel, 174 przejechane, 6.24 przegląd, S-Line, panorama i do tego quattro. Beżowa skóra w środku. Fotel kierowcy troszeczkę pomarszczony, ale nigdzie nie popruty. Myślę, że spokojnie da się jeszcze tą bryczkę odpicować. Dobra, lecimy dalej. Tego CLK w kabriole już widzieliście, o ile dobrze kojarzę. 3.2 benzynka. Mamy golfiacza. Nie wygląda najgorzej. Golfiacz, małego odpryska ma na masce, opony w ładnym stanie, wersja Cup. 9900, rok 15, diesel 1.6, 110 koni, 230 przejechane, 4.24 przegląd, stan idealny, Blue Motion Technology z nawigacją. Co tutaj mamy? Tutaj mamy niby Golfika Edition w idealnym stanie. Lekka obciereczka, jak widać tutaj na zderzaku. Opony chyba założył do niego nowe. Cena. Mocno się trzymajcie, albo weźcie coś na uspokojenie. 6900, rok 8, 1.6, 102 konie, 95 przejechane, nowy przegląd, stan idealny, wersja Edition. Mieszek biegów troszeczkę się łuszczy, korozji na sprzęcie nie widać, przebieg niewielki, rocznik 8, 7000 euro, do tego koszty sprowadzenia. No słuchajcie, trzy dyszki jak nic i to po negocjacjach. Kolejny golfiacz, dosyć ładny kolor nawet. Taki inny, 15900, rok 17, 116 koni w dieslu, 1.6, 75 przejechane, 3.23 przegląd. Duża nawigacja, Comfort Line, poliftowy, ale z tego co widzę, pięciobiegowy. Tak, zaraz zacznie się stękanie w golfie, w takim dieslu musi być 6 biegów.
to sobie załóż przerzutki od Shimano. Możesz mieć nawet 12-16 skrzynie od ciężarówki sobie wstaw bez marudzenia. 22900, rok 14, diesel 2.2, 87 przejechane, 150 koni, nowy przegląd, Evoque. Osobiście muszę Wam powiedzieć, że te sprzęty Alcantara półskóra, ciekawe alusy, chociaż troszkę przydrapane, te sprzęty mi się podobają. Niby babski, ale fajnie wygląda ten Range Rover. O, patrzcie, komuś literka A się już przydała. Capcarapcap, ja to nazywam. Fajnie te auta wyglądają. Dobra, siódemeczka, 3950, E65, gdzieniegdzie troszeczkę obdarta, lampy do polerki, rok czwarty, 3 litry diesel, 218 koni, 317 przejechane, 10-23 przegląd techniczny. Jednostka silnikowa dobra, podobnie jak w X5, żeliwny blok, delikatna obciereczka, lampa delikatnie pęknięta, no nówka sztuka to nie jest, podobno trzeba mieć swój komputer, żeby diagnozować w tych samochodach usterki elektroniczne. Często się pojawiają, błotnik przytarty, drzwi jak widać przetarte. Skóra na fotelu porwana, popękana. Co jeszcze mamy? 8900 za Cadiego. Nie wiem, czy on jest po polerce. Tak wygląda, chyba nie doczyścili go. Tutaj rok 9, 1.9, 105 koni, 186 przejechane. Wersja lifestyle. Lifestyle, czy dalibyście za niego tyle? Bo ja chyba raczej nie. BMW-czka, trójeczka, skrzynia manualna, sportowe fotele, szósteczka w środku. Cena 12500, rok 12, 163 konie, 254 przejechane, nowy przegląd, Efficient Dynamics Edition, taki bynajmniej ma opis. Sporo nalatane, 250. Jestem ciekaw, czy rozrząd był ruszany. Mamy co? Sportbacka, 2 litry TDI, 2006, 140 koni, 190 prawie przejechane. Przegląd 9-23, czyli jeszcze do września ma aktualny. Dosyć ładne, widzę, ma oponki. Zajrzyjmy do środka. Manual, skóra. Kierownica multifunkcyjna, środek zadbany, korozji nie widać. O dziwo, chociaż lubią korodować Audi, pomimo tego, że są w ocynku. Delikatna obcierka na zderzaku. Focus 4500 za rok 9 w benzynie, 101 koni, 194 przejechane. Opony coś takie troszkę łysawe, B-klasa, 5900 z wgniotem na masce, rok 8 w dieslu, w automacie, 1.6, 109 koni. Nawet jeszcze nie spojrzałem na opis. 109 koni, raczej 1.6 HDI. Silnik siedzi w tym mechu. Poprawcie mnie w komentarzach, o ile się mylę. Ta Audi była, ten miniacz był, ten Smark stoi. Paseo nagrywałem dla Was 2 lata temu, osobne nagranie z tym samochodem. Audi, Audi, Audi. Też chyba długo stoi, o ile dobrze kojarzę. Ładnie wygląda, ale ma gigantyczny przebieg. Chyba że się mylę. 7000. Rok 9 w dieslu, 2 litry, 313 przejechane, 12-22 przegląd, 143 konie.
wersja Ambient. Napisał, że przegląd przy odsprzedaży będzie robiony nowy. Powiem wam, ta bryczka dosyć ładnie się prezentuje. Pomimo przebiegu, obciereczka delikatna na zderzaku, ale w sumie diesel jest do tego, żeby walił trasy. Nie wiem, co lepsze, piszcie w komentarzach, czy jeżeli przejedzie 150 tysięcy po mieście, po dziurach, po skrzyżowaniach, dwumasa, sprzęgło wciskane, czy jak się wepnie bieg i zapierdzielasz trasę 300 km, przykładowo silnik rozgrzany. Ja bym się raczej bał z mniejszym przebiegiem niż z dużym, jeżeli auto było regularnie serwisowane, w trasie dogrzany, rozpędzony, nie ma hamowania, nie ma mieszania, nie ma ciągłego ruszania. Do tego są stworzone właśnie dieselki. Caddy 4400, rok 5, diesel 1.9, 105 koni, 392 przejechane, przegląd przy odsprzedaży, nowy, delikatna korozja tutaj na progu. On tutaj ma opony, alusy różne, wygibusy. Kiedyś pokazywałem u niego w garażu, jaki ma skład. To wszystko też jest, słuchajcie, na sprzedaż. 2800 za smarka, rok 5 w dieslu. 170 przejechane. Paseo. Zrobiłem jazdę próbną, nawet myślałem, żeby ją kupić, ale nie mogłem się z nim za bardzo dogadać. Chciał za nią dużo więcej, twierdził, że błyskawicznie ten samochód sprzeda. No i 2 lata prawie tutaj stoi. Hyundai i30. Coś tutaj na niego spadło. Jak widać, oznaczony 4000, rok 11, benzyna 201 przejechane, 126 koni, 1.6. Z tego, co mi wiadomo, silnik na łańcuchu rozrządu, dobra jednostka, 3000 za klasę. Nic dziwnego, że tutaj tyle czasu niektóre samochody stoją. Tego Hyundai'a jakby ponegocjował, może by go wyrwał troszeczkę taniej. Tutaj też coś spadło zaznaczone i tutaj, jak widać, żółtym flamastrem oznaczył jakieś usterki na samochodzie. Ten autohandel też dobrze znacie. Tutaj kiedyś wyhaczyłem 9 samochodów za 900 euro, pojechały wszystkie do Polski. Pod tym filmikiem wylało się na mnie wiadro hejtu. To teraz wam życzę powodzenia. Znajdźcie sobie kolejną taką okazję. 1800 za Mazdę, 2800 za Corsę. Wspierajcie, reklamy oglądajcie, komentujcie, lajkujcie, udostępniajcie. Kto może, niech wspomoże, wpłać 2 złocisze na konto podane pod filmem. Widzimy się w kolejnym filmiku. Lecę dalej dla was montować, plądrować. Hej!